ukulele o ikonicznym dla rocka i metalu kształcie oraz o brudnym brzmieniu? Mi pasuje. Hej, aloha, ja jestem Maciej z My Ukulele World. Jeżeli śledzicie moje społecznościówki, to na pewno wiecie, że w ostatnim czasie kupiłem nowe uksy. Ukulele marki Chateau o legendarnym kształcie Gibsona Flying V oraz Gibsona Explorera. Są to bardzo tanie, budżetowe instrumenty, jednak kupiłem je tylko i wyłącznie ze względu na kształt i po to, by testować na nich moje przetworniki do ukulele. Na pewno je kojarzycie na przykład z coveru Analoxu. Solo! Czy coveru do kawałka Zuza. To była jesień 99, kiedy musiałem do Polska iść. Mijało życie w jebanym syfie i odliczałem do wyjścia dni. I wyobraźcie sobie taki kształt ukulele i te brudne, potężne brzmienie. Będzie to robiło robotę. Jednak na początku trzeba będzie dokonać wielu poprawek. Na przykład w tej fałce na dzień dobry była odklejana listewka w środku w korpusie, jednak już to załatwiliśmy w Beeper Art Custom Guitars. Listewka została podklejona, ściśnięta magnesami i myślę, że to połączenie będzie dużo wytrzymalsze niż te fabryczne, które oferuje Chateau. Wysokość strun w obu tych instrumentach zostawia wiele do życzenia. Trzeba będzie nieco zlizać na papierze ściernym mostek oraz siodełko, tak by instrumenty były bardziej grywalne. Poza tym nie wiem, czy nie będziemy wymieniać mostka oraz siodełka, by uzyskać lepsze parametry rezonansu oraz brzmienia. Na przykład na jakieś twardszego drewna lub na kościane. Następna sprawa to klucze. W standardzie mamy tutaj klucze otwarte typu gitarowego, ale najpodlejszej jakości, które przy mocniejszych uderzeniach po prostu popuszczają. Przy zamawianiu tych uksów wiedziałem, że nie będą najwyższej jakości i przy odbiorze zamówienia od razu dokupiłem olejowe klucze, tak by nie mieć z nimi problemu. Oczywiście w kolejnej części filmu wymienimy je i będzie to pokazane na kamerze. Tak samo pomyślałem, że niezłym pomysłem byłoby zamontowanie fabrycznych przetworników do tych ukulele i sprawdzać, jak te moje customowe, handmade'owe przetworniki mają się w brzmieniu oraz w jakości do tych fabrycznych, które możemy domówić sobie i wbudować w ukulele. Na fabrycznym setupie tych instrumentów, no tyle, że z podklejoną tą listewką nagrałem próbki audio, tak by można było je zestawić z ukulele już po operacji tuning i zobaczyć, ile proste modyfikacje dają do brzmienia. Na dziś to wszystko. W miarę postępu prac będę wszystko dokumentował, zbierał materiały wideo do kupy, a następnie skleimy drugą część, może trzecią. Zobaczymy, na ile będzie materiału. Wpadnijcie na nasze społecznościówki, a w szczególności na prężnie rozwijającą się grupkę Ukulele Maniacy. Tam zawsze coś ciekawego się dzieje. Ja na ten moment będę się z wami żegnał. Trzymajcie się,
Cześć. Już nie mogę się doczekać, jak będę wycinał solówki na tych uksach z przesterem.